Witam ponownie, wulkanie. No dobra, zajmijmy się tym. Dzień pierwszy, uwaga. Mamy wszystkie czary na pewno? Gotowe. Dobra, mamy. Jestem. Dobra. Zgoda. Sytuacja wyjątkowa. O czym za chwilę zostaniemy powiadomieni. W tym oto uroczym filmie. Dobra, nasz dziennik został zaktualizowany. Wszystko sprowadza się do tego. Z półki skalnej będziemy mogli ujrzeć najwyższą czarownicę Izby Lach, przygotowującą się do rzucenia zatrzymania czasu, zaklęcia, które spowodowało tą pięciodniową pętlę. Nie możemy pozwolić, aby się to stało. Nasze życie, nasza przyszłość od tego zależy. Okej. Zabierajmy się do Sytuacja roboty. Jest taka. Jeżeli pozwolimy jej rzucić to zaklęcie, to uwięzimy... Zostaniemy uwięzieni na zawsze w tej pętli czasu. Więc... Musimy jak najszybciej się do niej dostać. Słucham. Więc szybko biegniemy Zgoda. Tutaj. Nie ma czasu na nic, na żadne mefity. Szybko, 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 szybko. Ile się nie mylę, to była ambasada. Ambasady Jaspera. I nie dostaniesz od nas żadnych pieniędzy. Co wy robicie? Nigdy nie przeszkadzajcie czarodziejowi rzucającemu delikatny czar. Musisz to zakończyć. To zaklęcie jest skażone, a ty stworzysz w ten sposób pięciodniową pętlę i uwięzisz na zawsze w tej komorze magmowej. Nigdy życie mego ludu znaczy dla mnie więcej niż drobna niewygoda. Dobra. Zamieniam się w... załatwię to. Pani czarownica. No, nie ma sprawy. Tak. Zrobione. Skupiamy na niej, jak łatwo się domyślić, wszystkie nasze siły. Jeżeli pozwolimy jej rzucić ten czar, to będzie game over. Po prostu game over. Co? Wsiedli się takie małe okno. Nie dało ci tam jakoś powstrzymać i przed rzuceniem zaklęcia. Okej. Okay. Sprawę załatwił jeden palec śmierci. No i teraz zostały nam już tylko te mechy. Uła! Wiecie to, co to oznacza? Chyba lawa zaczyna się podnosić. A to najlepszy dowód na to, że czas się stąd wynosić. Wyjścia z pola rzezi. Tak, 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 szybko, szybko. Lawa się podnosi. Jestem. Okej, okay, see ya suckers. Wynosimy się stąd. Czy to wyglądało jak pola rzezi? Zgoda. Nie, to nie wyglądają jak pola rzezi. Co my tutaj znowu robimy? Ojejku, ta świątynia będzie nas prześladować do końca naszych dni. O, ten pan ma na pewno niską charyzmę. Mam już cię dość, czarodzieju. Odeślij nas z powrotem. Nigdzie was nie odeślę. Tutaj jest koniec waszej drogi. Pomocie zła. Nie będziemy dłużej kalać niewinnych dusz. Mocne słowa jak na człowieka pozbawionego uczniów i zaklęć. Odeślij nas zaraz, albo zginiesz, Merlin. Ja mam jeszcze jedno ostatnie zaklęcie, które mogę was zagrać. Sprzymierzeńczy, usłyszcie me wezwanie. Przywyzywam was. Przyzywam was. I to oczywiście my. Przyjaciele, wybaczcie, że się narzucam, lecz muszę prosić was o przysługę. Proszę zabicie kreatury uwięzione przeze mnie w tym poziomie, a schody prowadzące do malowidła przyniosą was z powrotem na pola rzezi. Co trzeba zrobić? Zrobię to. Nie wiem, kto wpadł na pomysł tego poziomu, ale jest on dosyć kiepski pomysł. No, to łatwe. Jakieś rozkazy? Wiecie co? Ponieważ trochę nudne jest tylko słuchanie. Jak tu... Oto. Jest trochę nudne słuchanie, jak tutaj ciągle wieje wiatr. Trochę ciszy.
tej świątyni przeklętej, więc puszczę małą muzyczkę, może na uprzyjemnienie tego czasu, gdy jesteśmy. Dobra, sprawa jest taka, musimy wyrżnąć wszystko w pień, bo inaczej nie przejdziemy dalej. Kiedy już wyrżniemy wszystko w pień, to przechodzimy dalej i no, to tyle. Dobra, możemy rzucić może parę czarów dla siebie. No, może na przykład nadzieję rzucę. Nadzieję. Jakiś podły pomysł. Czegoś tam. Dobra, idziemy dalej. Ty, daję ci pozwolenie używania swoich uszy, ale nie masz bełtów, to dostaniesz parę nagrodę. Tutaj demony czają się za każdym rogiem, więc będziemy mieli co robić przez najbliższe, powiedzmy, parę minut. Nikodemus. Właściwie kto to był? Czy my go znaliśmy? Nie pamiętam. Aha, poczekajcie. Okej, sorry. To był mały telefon. No, trochę muzyka przyleciała w tym czasie. Szkoda. Tak, niezła nuta, musicie przyznać. Trzeba coś zrobić jak należy. Tu kolejny jakiś demon. Zajmiemy się nim. Zajmiemy się kolejnymi 10. Mam nadzieję szybko. Zamieniam się w wszystko. Siwi nie wiem, kto wpadł na pomysł tego poziomu. Tutaj się nic nie dzieje poza tym, że mordujemy kolejne demony. A, jesteśmy flankowani. Jak mądrze. Nie będzie z tym problem. Same demony, jak widać, nie sprawiają żadnego zagrożenia. Więc raczej wybicie ich to kwestia czasu. A to słupię cię na pół. Nie będzie z tym problem. Przyspieszenie niestety zużyliśmy. Ale mamy jeszcze zwykłe przyspieszenie na jedną osobę, ile się mylę. Tak, więc przyspieszymy sobie krasnoluda. Nie ma sprawy. Już się robi. Gdzie demon? Rozłupię cię na pół. O ta. Definitywnie ty jesteś osobą, która może rozłupać kogoś na pół. Ku zwycięstwu. Jakieś rozkazy? Załatwię to. Jakieś więcej demonów tutaj? Tutaj nie. Może... Gdzie? No i teraz patrzcie, jak szybko demony padają. Trzeba coś zrobić. O nie, rzuca błyskawicę. O nie, zdążył rzucić błyskawicę. Szybki ten demon. O nie, Bart potrzebuje pomocy. Co trzeba zrobić? Może rzucę mu tą kamienną skórę. To powinno mu wystarczyć za pomoc. Dobrze. Czekam na rozkaz. Masz może błogosławieństwo? Nie masz. Słyszę. Paladyn ma błogosławieństwo. Nie, więc niech sobie rzuci. Rzucił czy nie? Czego? No, rzucę cały czas. Zrozumiałem. Gotów. Dla ciebie daj ci koniec. Dobra. Wyrzynamy demony dalej. W sumie to nie wiem, jak to Nikodemus udało mu się zebrać tyle demonów w jednym miejscu, przywołać ich. I liczy jeszcze potem na to, że będą go słuchać. Dziwny człowiek. Przy okazji próbowałem, bitewne kwadraty nie działają.
Więc nie ma takiej opcji, że przyjdziesz tutaj z postaciami na 10 wyższych poziomach wyższych, 5-8 i po prostu rozmieciesz bitewne kwadraty w pył. Nie, to trzeba, bitewne kwadraty trzeba zrobić za pierwszym podejściem świątyni. Jeżeli nie zrobisz, no to nie zrobisz już nigdy. Taka prosta sprawa. Chociaż w sumie nigdy nie próbowałem się cofać potem do świątyni. Może to by się udało. Zamieniam się w sumie, nie mam sobie... Tutaj czysto. Więc jeszcze musimy zbadać lewe skrzydło świątyni, jeżeli mogę to tak nazwać. Kolejny Abishaj. Nie, lemur. Siema, lemur. O. Na razie lemur. A tutaj kolejny lemur. Czy się to nagrywa? Nagrywa się. Całkiem fajnie mieć wrażenie, że coś się nagrywa i po raz kolejny nie tracisz pół godziny czasu swojego życia. Miłe uczucie. Dobra. Tutaj przechodziliśmy, więc jeszcze przejdziemy się w tą stronę i wszystko powinno być wyrżnięte w pień. Albo nawet do nogi. Przejście, drużyna, zmiana planów. Przestaniemy wyrzynać wszystko w pień, a zaczynamy wyrzynać wszystko do nogi. Czy tam do odnóża, cokolwiek mają te głupie stwory. A więc ile lemurów? To jest Abishaj. A to jest on Abishaj. A gdzie wy idziecie? Myślałem, że to potwory są już tam. Moja drużyna jest równie głupia. Moje wyczulone zmysły są do twojej dyspozycji. Czy jest ktoś tutaj? Nie ma. To dobrze. No to chyba powinno być wszystko. Jeszcze tutaj zajrzymy. No dobra, to powinno już być wszystko. Czy to są puste skrzynki? A, coś jest. A. Esencja duchowa. Pewnie nie zostawiłbym pustych skrzynek wcześniej. Jakaś inna mikstura, nie wiem. Nie chcę mi się jej sprawdzać. Kolejna esencja duchowa. Kolejna esencja duchowa. Patrzcie. Jakie miłe zaopatrzenie. Sporo esencji duchowych. Dam je jak zwykle krasnoludowi. Wow. Bo tak. Paladyn potrafi się sam leczyć, a reszta drużyny nie potrzebuje aż tak do roślinnego leczenia. Dobra, gdzie to były te schody? Chyba tutaj. A, kolejny przeciwnik. Gdzie? Bić go, panowie. I tutaj, kolejny. Mniejszy biały Abishaj. Spokojnie. Uuu, jakiś coś jeszcze dziwnego. Jakiś cień. Chyba. A, dobra, się wycofaj. Ponieważ tak. No, ktoś zaczął wiercić wiertarką w bloku. No. I przestał, dobra. By było tyle, jeżeli chodzi o tą nudną sekwencję. A może i nie. Tutaj jest jeszcze jeden lemur.
No to brać go, panowie. Każdego starszy po kawałku lemura. Te lamury nawet nie dają doświadczenia. Lamury chyba. Netwatch. No dobra, to był chyba wyraźny znak na to, że lokacja się skończyła. Więc możemy ruszać dalej. A wiecie co? Może najpierw tak się odpoczniemy. No dobra, jesteśmy na polach rzezi, nareszcie. Pewnie zaczęliście się zastanawiać, czym są te pola rzezi, że to tak dużo o nich się gada. No cóż, za chwilę się sami dowiecie. W sumie sam nie pamiętam już tak dobrze tej lokacji. O, wyczuwam w powietrzu jadkę. Halo? Zatrzymajcie się, obcy. Nie pozwolę wam zniszczyć tego, co stworzyłem z takim trudem. Kim jesteś? Jestem Sabilik Tanty bez czelu. Nie pozwolę ci dalej mordować moich braci i sióstr. Ile to już takich magów wymordowaliśmy na naszej drodze? Nie wiem, ze trzech, czterech? Dobra, będzie piąty. Mordować, co masz na myśli? Nie bierz mnie za głupca. Wiem przecież, jaką rzeź sprawiliście Legionowi Chimery. A, rozumiem, a więc współpracujesz z tym Legionem, który zabija niewinnych. Oni ci normalni, o których tak bardzo się martwisz, wcale nie są tacy niewinni, jak ci się wydaje. To właśnie oni niszczą wszystkich, którzy się od nich różnią. A jak dla mnie to wyglądasz na normalnego, więc jak sprawdziłeś zabijanie innych podobnych do ciebie? Nie jestem taki jak inni nienormalni. My z Legionu Chimery akceptujemy i zachowujemy się pięknem istot, które się u nas różnią, a może powinienem raczej rzec, są mieszanego pochodzenia. Uczestniczymy jedynie w misji, której celem jest pozbycie się tych, którzy chcą zniszczyć tak zwanych mieszańców i paskudztwa. Nie możemy nadal pozwolić na to, aby Legion Chimery nadal głębił mieszkańców tych ziem. Niech i tak będzie, z przyjemnością obejrzę, jak moja horda obedrze was ze skóry, bla 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 bla. No i uciekł. A może nie uciekł, tylko się wycofał. Tak? Czy co? Rzucimy może mu duszenie. Kapłan rzuci im może ognia. No tak. Co? Ty może rzucisz na siebie świętą moc, czemu by nie? Myślę, że mogę wykonać strzelać do nich. Czemu dobrze by nie? Ty zaczniesz śpiewać. Zrobię co w mojej mocy. O, kolejna jakaś smoczyca. Coś słup ognia. Dobra. Czy co? Trzeba by szybko wykończyć tego maga. Czy jest jeszcze jakiś coś do odrzucenia czarów? Mam nadzieję, że nie. O, mag padł. Tak miło. No co my tu jeszcze możemy zrobić? Usić błyskawice. Ty może rzuć grupowe leczenie. A tu jeszcze jest nieok kapłan. Co on chyba tam narzucił? Dobra, zdejmij tego kapłana. Dobra, pan zdjęty. No i amunicja ci się skończyła. Weź może trochę tego i trochę tego. I przejdź na walkę wręcz. Sniki, sniki, 52 punkty obrażeń. Lecy. A, jeszcze jesteśmy na test duszenie, więc... co to jest? Padły pieśniarz Klingi. No, wiesz co, może się wycofaj. Wow, ten upadły pieśniarz Klingi jest naprawdę niezły. Cholera! Twoje rozkazy? Dobra, i dalej cisza.
Dobrze. Trzeba. Nie dziwię się, że wybierasz. Potrzebujesz mnie? Zrobić. Wow, więcej tych padłych świeżych kwiatów. Nie można nadążyć za krwią, która ją. Więc może by coś by załatwić im jakiś czar. Nie wiem, zacznę ich obsypywać magicznymi pociskami, może to będzie. Na co cię stać? Wiesz co, zacznij zadawać swoje zmaksymalizowane ataki. To wszystko nie może nadążyć za krwią. Natychmiast ją opuszczę. Słucham. Zobacz, to wszystko, na co cię stać? A więc zabieraj mnie. Zobacz, to robi się groźne. Ale klasnolud by się czepał nie wyjście na mnie. Potrzebuję leczenia. No, dalej! Wiesz co? Zamieniam się w słuch. No, czegoż chcesz teraz ode mnie? Tak. Ty ulecz jego. W czym mogę pomóc? Ty ulecz. Nie, masz uleczyć. Leczenie, uzdrowienie na krasnoluda. Dobra, od razu lepiej. Myślę, zobacz. No ty obrzucaj ich dalej, czym to mi się uda. Wkurzający się są ci pieśniarze. Na co cię stać? Może się chyba. Czekaj, czy są to jakieś zjawy czy coś? Co trzeba zrobić? Zobaczmy, co potrafisz. Ale chyba strasznie duże KP. Tylko trudno ich trafić i tak dalej. Jestem. No cóż. Tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym odcinku pola rzezi. A skoro pola rzezi, to zbliżamy się również do odciętej ręki. Chyba tak się to nazywa. A co za tym idzie? Ostatni rozdział w grze. Więc no cóż, dziękuję za uwagę. No i widzimy się niedługo. Na razie.